A pana prześwietliłem dość dokładnie, pana stronę facebookową też sprawdziłem, no i napisał pan tam, wprawdzie to nie pana własne słowa, tylko niejakiego Christophera Lyna, nie znam człowieka, ale napisał tak. Żyjemy w państwie, gdzie lekarze niszczą zdrowie, prawnicy niszczą prawo, uniwersytety niszczą wiedzę, prasa niszczy informacje, religia niszczy moralność, a banki niszczą ekonomię. No, ale chwilkę, pan jest lekarzem. To nie są moje słowa. Nie zgadzam się z tym, ja tego nie zrobiłem. Aha, no jest to na stronie internetowej. Wpis jakiegoś komentatora. W każdym razie bardzo ciekawy. Rzeczywiście, można by było powiedzieć, że służba zdrowia niszczy zdrowie, bo przecież mieliśmy pandemię i służba zdrowia zabarykadowała się po prostu w ośrodkach, przychodniach, nie przyjmowali pacjentów. Ja sam osobiście byłem ciężko chory na COVID-a, no i kiedy już byłem ciężko chory i potrzebowałem jakiejś pomocy, porady, nie mogłem się dodzwonić do przychodni, nawet telefonicznie nie dało się dodzwonić. I tu właśnie widzi pan organizacja tego systemu. I oni byli, ci lekarze byli, tylko pan się do nich dostać nie mógł. Więc tutaj tylko kwestia ułożenia organizacyjnego, żeby te usługi były dla pana dostępne. Natomiast lekarze nie niszczą zdrowia. Lekarze czasami może mniej skutecznie to zdrowie ratują. Wirus COVID niszczył nam zdrowie, on niszczył nasze zdrowie, a myśmy mniej lub bardziej skutecznie z tym wirusem walczyli. Więc tutaj byłbym daleki od tego mówić, że służba zdrowia niszczy zdrowie. Służba zdrowia nie zawsze jest skuteczna w poprawie tego zdrowia i lepiej lub mniej. Ale przecież to nie jest kwestia tylko organizacji, jeżeli przez półtora roku całej tej pandemii lekarze byli ewidentnie niedostępni dla pacjentów. Ja to samo sprawdziłem. Tylko organizacja. Ja bym tylko może tego nie mówił, ani nie wierzył w takie plotki, gdyby nie to, że ja to osobiście doświadczyłem i sprawdziłem na sobie. To jest tylko kwestia nie organizacji. Jest kwestia organizacji. Pieniędzy było aż za dużo. W internecie pokazywały się obrazki, jak gdzieś tam służba zdrowia otwierała przychodnie dopiero po klupaniu patykiem w szyby. No tak, pacjenci no tak. Po prostu, ale to jest organizacja. Trzaskać w szybę, żeby barykada została otwarta i żeby wpuszczono jakiegoś tam pacjenta, tak? Bo służba zdrowia bała się, że się zakazi albo coś. No tak, ale to jest organizacja. Organizacja świadczenia tych usług. Ja myślę, że to jest kwestia patykiem w okienko. Czegoś więcej niż tylko organizacji, bo przecież ta sama organizacja była przed COVID-em i po COVID-zie. No i przecież teraz nikt nie stuka patykiem w okno przychodni, żeby mu otworzyli. A ja jak dzwonię, to no, ale żeby oni tak? otworzyli te drzwi nie na patyk, tylko żeby przez otwarcie klucza, to jest, nie wiem co pan rozumie przez słowo organizacja, ale to jest zorganizowanie dostępu do tej przychodni jest organizacją. Zorganizowano to w ten sposób, że patyknie w okno, a można było otworzyć kluczem drzwi. Więc to jest kwestia organizacji tej pracy i nad tą organizacją nie panowano. No dobrze, to nazwijmy to organizacją, ale w takim razie ta organizacja jest całkowicie pod psem i jest zależna od tego, jaka jest sytuacja. Jeżeli sytuacja tak jest taka, że nie sprzyja lekarzom, to lekarze się tak organizują, żeby służba zdrowia, żeby im to pasowało, żeby im to odpowiadało, żeby ich interesy były zabezpieczone, a nie pacjenta, a to chyba ma być na odwrót. No oczywiście. I państwo, które tą I właśnie organizację to zmusi ma... lekarzy i całą służbę zdrowia do tego, żeby ona się ustawiła jako służba zdrowia, nomen omen, służba dla ludzi, a nie, że ludzie mają jej służyć no i płacić ciężkie pieniądze, jeżeli chcą wcześniej... No ale kto to ma zorganizować? No właśnie po to jest państwo, żeby zorganizowało ten system tak i wymusiło jego sposób funkcjonowania, żeby był przyjazny dla pacjentów. Kiedy państwo abdykuje, a niektórym się wydaje, że wystarczy scentralizować system opieki zdrowotnej i wszystko będzie działało na rozkaz. Nie, nieprawda, wręcz przeciwnie. Muszą być mechanizmy. Więc to oczekujemy od państwa. Tego ma pan jakiś pomysł, który jako pierwszy, na początku, ja nie mówię, że będziemy tutaj omawiać całą reformę, ale jako pierwszy pan wprowadzi, jak pan zostanie posłem, to czy jest jakiś pomysł, od czego by pan zaczął? Pierwsza rzecz, którą trzeba już zrobić w służbie zdrowia. Nie ma takiego pomysłu, że wystarczy jeden pomysł i będzie dobrze działało. Trzeba ja przeorganizować mówię, cały wystarczy system. Jeden, dlatego nie pytam o całość, tylko co pan pierwsze zrobi? Przede wszystkim trzeba zacząć od
systemu organizacji od sposobu zarządzania opieką zdrowotną. Rola ministra, rola NFZ-u. Trzeba zmienić organizację, trzeba zdecentralizować NFZ. Centralizacja tej władzy jest jedną z głównych przyczyn, że ten system jest niefunkcjonalny. Więc trzeba przeorganizować sposób zarządzania opieką zdrowotną, no i potem to stopniowo spuszczać w dół, również i sposób funkcjonowania przychodni. Ale trzeba zacząć od ministerstwa, od NFZ-u i od tych struktur, które są wyżej ponad placówką medyczną i dopiero wtedy można te placówki medyczne odpowiednio układać. System musi być wydolny organizacyjnie, on jest niewydolny. Poprzez centralizację sparaliżowany system opieki zdrowotnej. On działa chaotycznie, w sposób przypadkowy, jak komu tam, jak jest dobry dyrektor, że jest tutaj placówki medycznej, to jest dobrze, jak jest zły, to jest źle, nikt nad tym nie panuje. No, także to nie ma jednej decyzji, ale kwestia organizacji jest naczelną i czasem trochę pieniędzy, ale największe pieniądze można zmarnować w złej organizacji.